Gratuluję oczywiście zwycięstwa gospodarzom, jak najbardziej zasłużonego. Ja myślę, że kiedy obejmowaliśmy drużynę, miała 4 punkty, dzisiaj mamy 11 i niech nikt nie myśli, że my nagle będziemy grali w barażach za chwilę. Także myślę, że trzeba sobie troszkę głowę polać zimną wodą, bo kryzys się zawsze zdarzy i my musimy teraz z niego wyjść, ale tak jak mówię, chłopaki doskonale wiedzą, mieli niedawno to co powiedziałem, 4 punkty, dzisiaj mają 15, także myślę, że tutaj chyba sytuacja była jasna, po co przychodzimy i co mamy zrobić, żeby ten zespół utrzymać w lidze i ewentualnie grać być może o lepsze miejsce. Także to od razu przypominam, bo nie jesteśmy zespołem, który myślę będzie wygrywał każdy mecz. Trzeba docenić też klasę rywala, z którym się gra. To ostatnio gramy z zespołami praktycznie cały czas, które walczą o awans. I myślę, że bardziej bym się skłonił tu do słów uznania dla chłopaków za te punkty, które mają na dzień dzisiejszy. Oczywiście możemy mieć pretensje do poziomu tego spotkania z naszej strony, ale tak jak mówię, bardziej bym tutaj doceniał to, co zrobili na dzisiaj i w zasadzie to wszystko, co mam do powiedzenia na ich usprawiedliwienie i obronę. Polskie Radio Bartłomiej Wiszpa. Trener oczywiście nie umniejsza to faktu, to co pan trener słusznie zauważył, czyli ta zdobycz punktowa, te pierwsze 6 spotkań w znakomitym stylu. Oczywiście Racja punktowała, wygrywała, mecz remisowała. Natomiast skupiając się oczywiście na dzisiejszym spotkaniu, no trzeba przyznać jasno. Brak Marka Mroza i przede wszystkim Radka Adamskiego, prawa flanka obrony, zwłaszcza tego drugiego, chyba była wyraźnie widoczna. Bo tutaj te dwie bramki dośrodkowania z prawego skrzydła, tutaj nie winimy oczywiście Daniela Morysa, ale jednak widać było tę dużą lukę po tej stronie. Pamiętaj, że skąd ta słabość w pierwszej połowie, to stłamszenie przez zespół gospodarzy? Z czego to wynika? Ja tutaj nie chcę się usprawiedliwiać absolutnie brakiem Radka czy Marka. Na pewno są to dla nas bardzo ważni zawodnicy. Niemniej jednak są następni. Ja mówię, wszyscy nas plecy bolą od klepania po niedawnych meczach, a dzisiaj nagle wszyscy nas chcą wieszać. I to jest dla mnie trochę dziwne i przykre z jednej strony, ale tak, ma pan rację, że weszliśmy w tą połowę bardzo słabo i na pewno to jest jakby, musimy to przeanalizować bardzo dokładnie, żeby takie momenty już nie miały miejsca. I my też się sami zastanawiamy, skąd to się bierze. Być może będziemy musieli przeanalizować to, co do tej pory robiliśmy i w jaki sposób pewne rzeczy robiliśmy, żeby jak najszybciej wyciągnąć wnioski, żeby taka sytuacja nie miała już miejsca. Pan ma kolejne pytanie? Panie trenerze, czy nie ma pan trochę efektu takiego, że troszkę przestraszył pan swoich zawodników przed meczem, mówiąc, że gracie z jednym z najróżniejszych? Bo w pierwszej połowie praktycznie można powiedzieć, że były na boisku same koszulki. Wie pan, może to pan tłumaczyć, jak pan w zasadzie chce, czy przestraszyłem, czy nie przestraszyłem. Ja mówię o faktach i ja mogę rozmawiać o faktach. Ja wiem, jak jest zbudowany zespół Termaliki Nieciecza i jeszcze do niedawna wielu z tych chłopaków grało na poziomie ekstraklasy. My dopiero ten zespół będziemy budowali, żeby człon tych zawodników, większa część została i ewentualnie jakieś 2-3 ruchy transferowe zrobić, żeby ta jakość zespołu była wyższa. Tutaj nawet nie mamy co konkurować, jeśli chodzi o to, o budowanie zespołu. My pod Beskidzie, Arka, Nieciecza, Wisła i tak dalej, mógłbym jeszcze parę zespołów wymienić. Te zespoły, tak, czy Puszczanie Połomice, one są budowane latami i to konsekwentnie, mądrze i dzisiaj są tego efekty, dlatego najgorzej jest, tak mi się wydaje, rozbudzić apetyty, bo jak się rozbudzi apetyty, to później się nas traktuje jak kandydata być może do awansu, przynajmniej tak się nas rozlicza, a ja mi się wydaje, że tu trzeba patrzeć z pokorą i jeszcze szukać punktów, bo mamy przecież teraz 2 mecze u siebie i wierzę w to, że jeszcze zapunktujemy, także ja bym tutaj tych chłopaków nie oceniał tak surowo jak niektórzy. Czy czasem nie ma pan wrażenia, że mówiąc kolokwialnie, mija troszkę Bresowi efekt nowej miotły, że na początku dał pan taki bodziec dla drużyny, a jednak poziom tej ekipy jest taki, jak prezentowała na początku sezonu? Wie pan, czy poziom tej ekipy jest taki? No nie wiem, no wygrała z Krakowią, wygrała z Puszczą Niepołomice, wygrała Derby Rzeszowa, gdzie Stal Rzeszów chyba też jest raczej budowana pod wyższe cele niż gra.
Czy to jest efekt nowej miotły? Wie pan, na pewno jest na początku efekt nowej miotły, ale ja myślę też, że to co wcześniej pan zauważył, że my mamy akurat taką sytuację kadrową, że jak nam zabraknie kluczowego gracza, takim jakim jest na przykład Marek Mróz, to jest widoczny jeden w krze zespołu i w poczynaniach na boisku poszczególnych zawodników, także to są głębsze takie tematy. Myślę, że niech sobie to każdy tłumaczy jak chce, ja natomiast nie zmienia to faktu, że ja mam pewien szacunek dla moich zawodników. Takie sytuacje się zdarzają. Barcelona też przegrywa z Bayernem Monachium, prawda? Ma zawodników za miliony, tak? Dlatego to są takie, wie pan, sytuacje i to jest takie dywagacje, co by było jakby. Jest jak jest, ma pan rację, zagraliśmy słabo pierwszą połowę, ale mimo wszystko nie powiedziałbym, że to były same koszulki, bo jednak w drugiej połowie Maciej Górski sam strzelił 3 bramki. W dzisiejszym meczu, jakbyśmy zauważyli, być może wynikało to też z tego, że Nieciesza prowadziła już 3-0 i było nam trochę łatwiej. Nieciesza nie wygrała 8 spotkań, tak na marginesie chcę powiedzieć, nie wiem czy państwo to wiecie, tak? 8 kolejnych? Tak, 8 kolejnych. Zespół, który był budowany na awans, więc nas by już chyba zabili, nie? Tak na marginesie, po 2 meczach nas już chcą liczować. Tak, gdzieś z tego meczu mamy 3 punkty. Myślę, że ta pierwsza połowa była z naszej strony bardzo dobra. Aż na koniec tej pierwszej połowy, gdy tam było takie trochę nerwowo, tych ostatnich 10 minut poznał tam ten koniec. Myślę, że dostanę czerwoną kartkę, ale na koniec to było dobrze. Także z tej strony ten koniec tej pierwszej połowy był taki nerwowy, ale jeszcze jsme tam mohli strzelić więcej tych brań, ale chcieliśmy zagrać, co zagrali a z tej naší pierwszej połowy to bylo dobře. Druhou połovu jsme změnili poznala dva žluté kartce, vyšel tam zpěvák, ten dobře vychodil. Potom po těch změnách už jsme nehráli dobře, už z té naší strany to nebylo dobré. My jsme tam byli ještě mohli tři branky, ale ta druhá polova už jsme spíš hráli do tylu, kdy dostaneme branky a čekali jsme na to zvítězství z tego, se z kterého se bardzo těšíme. Czy budeme ještě jakieś pytania? Radio Rzeszów. No tak jest, Polskie Radio Rzeszów, Bartłomiej Wisz. Miał pan takie odczucie, wrażenie, panie trenerze, że to jest mecz o pańską posadę? Dzisiaj na trybunach siedział między innymi trener Dariusz Duda. No ale miał nic. Mamy jeszcze jakieś pytania? Maciej Lisowski, nie wiem, z Podkarpacia. Czy to był zamierzony efekt, żeby tak w drugiej połowie czekać na kontrę, czy to po prostu wynikało z tego, że zespół za bardzo uwierzył w siebie? Bo Resowie miała kilka sytuacji i tak naprawdę mógł ten mecz zakończyć się równie dobrze remisem. No tak miała, no. Myślę, że na ten mecz, co jsme tutaj zagrali z Koniczanką, gdzie jsme prowadzali już na 10 minucie 2-0, a jeszcze jsme go zremisowali, także w głowie jsme to mieli. Także ja jsem chłopcom przerwie mówił, ať na 100% zagrali do tylu na 0, ale myśleli jsme tak, že chtěli jsme tak pierwszy 15, pierwszy v té druhé polově nedostal branky, kdo z nic kontru a čekat na nějaký kontr, ale já myslím, že nemyslí na ty změny, myslím, ty změny nebyly dobré a ty závodníci, co vešli, mohli lepší zagrať.